Cześć, kumple! Jest tu jakiś cwaniak? Ja jestem cwaniak i wypierdalaj stąd, ale już. Usiądźcie wygodnie na waszych grubych, chudych, diędnych, umięśnionych dupach, albowiem dzisiaj przedstawię wam już trzeci odcinek anime recenzji, więc jademy kufa! This is madness! Madness. This is Sparta! Na dzisiejszy prawilny odcinek wybrałem anime wręcz idealny dla każdego ofensywnego, grubego fana MMO. Panie i panowie, oto przed wami Sword Art Online. Chodziłeś za pracą? Tak, najwyraźniej mam ten, bezpłatny urlop czy coś. To może zrobiłbyś dla mnie jeszcze parę rzeczy. Parę rzeczy to ja tobie zrobię, kobieto. Co mówiłeś? Nic, kochanie. Chińska bajka zaczyna się w sumie bardzo niepozornie, albowiem czarnowłosy emo, znany jako Kirito, loguje się do swojego wyjebanego hara do gry MMO. Ale nie takiej zwykłej gry MMO. O nie, kurwa. Loguje się do wyjebanej w kosmos gierki, w którą jak mógłbym zagrać, to zabrać mi resztki mojego nędznego, realnego życia. A w sumie wyobrażacie sobie, co by zrobił, jakby haknęli mu konto? Ona sobie szokoladku kupiła, hadina. Zdjęła sama szokoladku. A ja szu robić? А що, мені її дивиться, як вона їде шоколад, його теж може хоче шоколад, блін. Задоволена, блін, мені теж хоче шоколад. Мені теж хоче шоколад, я теж хочу хоче шоколад. Sword Art Online to gra, do której przenosimy się za pomocą zajebistego Roya Helmeta Plus 9, którego można kupić za jedyne 99 euro na eBayu. Ta gra pozwala graczowi na pełne zanurzenie. Ale co to kurwa jest w ogóle pełne zanurzenie? A no właśnie! Wyobraź sobie, że idziesz spać i śni ci się, że jesteś w grze. Teraz możesz wyruchać wszystkie zajebiste NPC-tki, które spotkasz na drodze. Okej, cała akcja zaczyna się w momencie, gdy wszystkim graczom zostaje zabrana możliwość wylogowania się. Serio, kufa. Czterooki popierdol. Twórca Sword Art Online mówił sobie, że zajebiste się będzie się grało, jak nie będzie się można wylogować do ukończenia gry. Ukończenia gry. Ukończenia gry. Kurwa! Czy ktoś kiedyś ukończył grę MMO? No, 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 Tibia? Nie. No chyba, że wycięcie wszystkich gildii na serwie to też kufa nie... Nie, to też kufa nie koniec. Gry? Metin 2? Fubu zapytajcie! Nie da się kufa, nie da się! Nostale, mój friend ze skateparku, grał w to 5 lat i nie skończył. Nie da się! A ten tłuk zablokował możliwość wylogowania do jej ukończenia. Ale to jeszcze nie jest najśmieszniejsze. O nie, nie, nie! Kazidło Akihiba. Kajaba Hibo. Sprawił, że gdy gracz grze umrze, sprawi, że umiera naprawdę. Ale no kurwa ja! Ano tak, że jak wypierdoli się jak ostatni nob, twój nerd gear, który masz na ryju, spali ci obwody mózgowe. Co jest najciekawsze, anime jest zaliczane do gatunku romansu. Co to było, Lubin? Ano tak, główny bohater jest antyspołecznym wymiataczem MMO. Nie. Jest kufa najlepszym rozkurwiaczem w grze! A co za tym idzie, może wyruchać każdą wirtualną laskę bez większych przeszkód. Ale tak się składa, że zakochuje się w najlepszej lasce z całego anime, Asunie. W sumie laski w tym anime mają średnią skalę ruchejblu, tak bym dał 6 na 10, ale ta dostaje mocne 10 na 10. No w sumie jest prawie jak Saeko z High School of the Dead, a co za tym idzie, jest prawie jak Erza. Jest zajebiście, przekurwiście wyjebana, nie waż się nawet podważyć tego nędzy człowieczku, bo zostanie znieciony z powierzchni YouTube'a. A jeśli nie wiesz, kim jest Erza, twoje życie nie ma sensu. Jesteś nic nieznaczącym gównem, który swoją arogancją i ignorancją narusza prawa japońskiej animacji. Wypierdalać. No to w sumie byłoby na tyle w tym odcineczku. Wbij na Facebooka, daj lajka, zostaw suba, komentarz i czekaj do następnego odcinka. Jeśli się spodoba, pamiętaj, żeby zostawić komentarz, kufa. Już, już, pisz komentarz. I jakie anime chcecie zobaczyć w następnym, również pisz w komentarzu. A ja pomyślę, niech moc będzie z wami. Cześć!